24 listopada, 23 edycja Bełchatowskiej Piętnastki. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Co trzeba zrobić, żeby zapisać się na ten bieg? Wejść na stronę i zgłosić swój akces i opłacić start. I tyle. O dobre chęci i chęć do biegania wystarczą. Jak co roku zapewne nie zabraknie zawodników z przeróżnych zakątków kraju i nie tylko. Zgadza się, co roku przyjeżdżają do Bełchatowa zawodnicy z całej Polski, ale również z zagranicy. Ma już taką swoją markę ta impreza. Zdecydowanie i tutaj chciałem tylko dodać, że bełchatowianie nigdy nie zawodzą. Mamy też dystans 5 km dla bełchatowian i zapisy już są zamknięte, mamy komplet. Ale oczywiście dalej można się zgłaszać na piętnastkę. Jaki jest limit? 1000 osób. Do tej pory mamy prawie 600 zgłoszeń. Zapraszamy serdecznie, wciąż można się zapisywać. Przy czym jedno małe zastrzeżenie. W tym roku zmieniliśmy troszeczkę zasady. Można się zapisywać tylko do soboty. W niedzielę już nie będzie można zgłosić chęci do biegu. Trasa podobna jak w latach poprzednich? Tak, 3 kółka, 5 km. Sprawdzona, wszystkim się podoba. Nie ma sensu zmieniać, jeżeli odpowiada taka forma zawodów zawodnikom. Ja myślę, że zawsze jest jakiś progres. Zawodnicy, którzy zaczynali na 5 kilometrach, potem zaczynają się bawić w to poważniej i startują w 15. To dla nas to jest zawsze pozytywna informacja. Bieg przyciąga zawsze wielu bełchatowian. Co roku myślę, że coraz więcej biegnie oprócz tej piątki, to bierze też udział coraz więcej bełchatowian w 15. Dla jednych liczy się wynik, czas, dla innych znowu sam start. Takie to jest dla nich duże wyzwanie. No tak, to widać po wynikach, że jest grupa zawodników, którzy rzeczywiście przyjeżdżają po to, żeby wybiegać dobry wynik i żeby się sprawdzić, a jest część takich, którzy po prostu traktują tylko dobrą zabawę, relaks, element spotkania z przyjaciółmi i wspólnego biegania i to też jest super, to też jest fajne.